Wyszedł. Jedziemy na poduchę. Dobra. Dzisiaj zaczynamy budowę piętrowego łóżka dla dzieci z opcją zjeżdżalni. Na razie dzieci mają takie łóżka. W sumie te łóżka bardzo nam się dobrze sprawdzały. Bardzo dzieci je lubiły. Były wygodne. A teraz tutaj w tym miejscu będzie stało łóżko piętrowe z zjeżdżalnią. Także zapraszam na intro. Już jestem trochę spocony, mam pierwsze elementy rozłożone. Czy jestem zmęczony? Tak, już jestem trochę zmęczony. Czy jest bardzo gorąco? Tak, jest bardzo gorąco na zewnątrz, jest 27 stopni, mamy godzinę 10, więc pewnie będzie powyżej 30. Być może przyniosę tutaj klimatyzator, żebym przeżył jakoś tą pracę. Lajra mi pomaga, zobaczcie. Dawaj. Wkładam tutaj kołki. Super. Dzięki. Wygląda to w ten sposób. Składam właśnie teraz jedną ściankę. Gdzie będziesz dzisiaj spała? Na górze. Na górze? Tak, bo jestem wróżką. Wróżką? Wróżki śpią na górze? Tak. Okej. Okay. Lecą. I lecą. Jak latają wróżki? Zobaczcie. No. O, ale wróżka latająca. No właśnie tak latam, bo mi się zepsuło skrzydła. A, okej. Okay. Teraz będę tutaj budował daszek. No i później schody i zjeżdżalnia. Lajrek, dajesz radę? Dajemy radę. Dajesz radę. No i super, jedziemy z tym. Przyjechała mama. My jesteśmy na tym etapie, ale zobaczcie, ile tu jest elementów. Jak zobaczyłem... Mama. I Teodor przyjechał, tak? Jak zobaczyłem, ile będzie składania schodów, to troszkę... No, nie powiem, że się załamałem, bo w ogóle nie wiedziałem, że schody mają funkcję takich szuflad. Więc tak naprawdę tutaj będzie też miejsce do przechowywania, więc no, przyznam, że super. Jest kolejny dzień, słuchajcie, wczoraj już naprawdę nie miałem siły. Co tam, córcia? Montujemy? Tak. Dobra. Znaczy tak. Tak? Co ty jesteś, kaczka? Tak, tak. Znaczy tak. Okej, okay, dobra. To zabieramy się do pracy. Pierwsze wejście próbne. Jedziemy na poduchę. Kolejny. Dobra. Tak wygląda sytuacja pół godziny później. Ciągle zjeżdżają. Zrobiliśmy taką modyfikację, żeby tutaj sobie lądowali na poduchę, żeby mieli miękko. Musimy tutaj jeszcze założyć te takie belki, które są pod materac. No i jedziemy po materace. Jesteśmy teraz na stacji. Najpierw pojechaliśmy poszukać materaca, ale wcale nie jest łatwo, więc tankujemy, jedziemy do bawialni, a później po materac, bo ciężko jest online po prostu wybrać, więc jeszcze tak naprawdę go nie wybraliśmy. Podjechaliśmy, słuchajcie, do Iska, kupiliśmy też poduchy, jest i kołdra jest tam. Jedziemy jeszcze po drugą, bo okazało się, że jest w innym Isku, a tam dzieci tańczą albo też robią. Tańczą, tak, tańczą. Małe porcje będą. Tu jest te niebieskie, chcesz, tak? Tak. Dobra, smerfowe. W kubeczku, tata. A nie, w kubeczku poprosimy, w kubeczku będą. The happy family. Teraz byliśmy i my byliśmy i ciocia. Będziemy teraz razem tu wciskać, tak? Dobra. Poczekaj. Naleśniory zrobione? Jak? Dobre zrobiliśmy? Ja spróbuję tam się trochę położyć. Pierwsze twoje wejście na łóżko, co?
Ola, co ty odwalasz? Słuchajcie, jesteśmy w Smyku, byliśmy w Isku. Musieliśmy w ogóle zrobić pewien zwrot w Ikea, w Isku i w Leroy. Mieliśmy 3 zwroty. Bardzo lubię zwroty, bo wtedy wpływają pieniądze. Tylko jakby u mnie w banku się to nie wyświetla, że jest wpływ, tylko rosną pieniądze, rozumiesz? Mhm. No, nieważne, jesteśmy w Smyku, bo kupujemy poście dla naszych dzieci, czyli poszwy. Lajże kupujemy, Leo kupujemy z psim Patrelem, Lajże kupujemy z Gabi. To jest wkład do pościeli. Leo dla Lajry musimy kupić w Isku obok, bo po prostu jest większy rozmiar, tutaj nie ma. I słuchajcie, zobaczcie, co Kamil tutaj znalazł dla mnie na dziale z Lego. Stwierdził, że bo to nie to, bo to jest jedno, ale to nie tylko. Ale wcześniej pokaż tam to. Rożyczka dla ciebie. No. Mówi, kiedyś ci to nie kupię, żebym mogła posparać sobie kwiaty i dostać. Kupiłbym tak? Teraz, ale wtedy to jest nie jest niespodzianka, prawda? Aha. Ja nie wiem, czy bym chciała dostać kwiaty do składania. W sensie jeszcze, żebyś ty mi je złożył i dał. Nie, to cię uspokoi. Nie chcę się uspokoić. A ta, zobaczcie te, zobaczcie. Może ty nie chcesz, ale ja chcę. Ja się zabiłam i wszystko. Może też dostałabym kwiaty. A pamiętasz, Kasiu, kupiliśmy wazon i mówiłam ci, żebyśmy go nie kupowali, bo się nie przyda? Mamy wazon? Nie przydał się. Chodźmy. Ej, patrzcie, Decathlon jaki zmienił. Wow, zaraz zobaczycie coś jeszcze. Zobaczcie, tak zmienili. Co, jak to się nazywa? Banner? Nie. Logo. Logo, no. Trochę barwy. Patrzcie tam. Patrzcie, jakie lamele se walnęli. Ale to rozmawiamy sobie, że jak wiecie, tak już... Od razu plus 50 do marketingowo, ceny. No. Że taki detal jak bardzo zmienia, bo tu wcześniej było jakieś tam zwykłe takie, wiecie... A niebieskie, wiecie, jak Decathlon wygląda, no każdy tak, wie. Taki zwykły banner, a teraz? Teraz to taki prestiżowy Decathlon. Decathlon. Decathlon taki... Decathlon. Ile to kosztowało? Za 100 tysięcy musieli zapłacić za to, żeby taki banner zrobić. Tutaj? Albo... No. A myślisz, że tylko tutaj? Myślisz, że każdy Decathlon teraz ma taki? Nie, myślę, że nie. No, dajcie znać, czy wasz Decathlon też teraz jest lamelowy. Ten jest jeden z większych, no nie? Tam w ogóle na przykład, tutaj w tym Decathlonie, taka ciekawostka, macie taki... Po prostu jest teren w sklepie, gdzie wszyscy sobie mogą je testować rolki i rowerki i hulajnogi. Tak. Znaczy rowerki nie wiem. Rowerki nie wiem, ale... Rowerki małe na pewno też. Rolki i hulajnogi można testować i... To jest najlepsze. Nasza na przykład Lajra przetestowała tam swoje rolki i dzięki temu, może nie dzięki temu, ale na pewno to pomogło w zakupie. Oczywiście, bo ja nie wiedziałam, że ona jest gotowa na rolki. Tak, tak. I to samo, jeżeli chodzi o Leo hulajnogę. Ta no sama tak, sytuacja. Tak, dokładnie. Więc fajne. Bo na pewno z Teodorem też przyjedziemy niebawem, jak będzie już ten chodzi. Na targówku. Jedziemy teraz po chlebek bio. Nie wiemy tylko, w które miejsce, czy nam będzie się chciało jechać daleko, czy pojedziemy bliżej. Chlebek bio. Ja ogólnie mam tak, że ja jestem bardzo wrażliwy, mój żołądek, nie wiem, przełyk i tak dalej. Po prostu jesteś facetem. Po prostu mam zgagę, no nie? Po prostu jest facetem takim, wiecie, tym bardziej, 37 i on już ten. No. Nie, ja to miałem już od dawna. Hmm? Więc na przykład powodem jest to, że jem pieczywo, które nie jest bio. No bio, to jest w ogóle bio, to. Widziałeś mnie pani dzisiaj w piekarni, jak zapytaliśmy, czy jest jakiś chleb bio? Nie. Nie? Takie, miała takie... Takie jest skrzydło. Weź ty to pokaż, bo jesteś na nagraniu. Ale ja nie wiem, jaką miała minę, więc ja nie jestem w stanie tego pokazać. Tak zmarszczyła po jednej stronie nad brwią czoła i była taka, co to jest? Więc ja wiem, że często nam piszecie, o bio jest jeszcze gorsze niż normalne, w ogóle to, żeby tam mój wujek pracuje w fabryce bio i tam jest w ogóle tragedia. Być może i tak, ale jeśli jem pieczywo bio, nie mam zgagi. Patrzcie, nie gdyby wiem. Tutaj był nasz syn? Kopuro! Mama, patrz! Mama! Tutu, patrz! Koparo! Nie, Liko jest... Nie koparka, tylko kopara! Wiecie, jak to jest z dziećmi? Tutu, patrz! My tu mamy taką bekę, Leo to robi. Co chciałeś powiedzieć? Tak. To jest tata, patrz. Wow. Patrz na to. Wow. Tata, patrz, jak się kręci szybko. No. Mhm. Nieźle się kręcisz szybko. I on oczywiście, mama patrz, jakoś rzadko w ogóle robi. Tata patrz jest. Tata, patrz. I co na przykład robi? Na przykład taki skok 10 cm. Wow, Leo, wow, jaki skok! Nie no, kochany jest tak naprawdę. W
bo to jest fajne, że jakby mimo wszystko, że po takiej na zasadzie, o, nie zrobiłeś nic nadzwyczajnego. Ale szuka tej uwagi, co? Tak, że szuka tej uwagi i on wie, że ode mnie ją dostanie, więc to jest takie kochane i słodkie. Tak. W ogóle tak sobie jeździmy i mówimy, że tęsknimy za naszymi dziećmi. No. Które są w przedszkolu, więc już nie możemy się doczekać, aż je odbierzemy. To bierzcie je wcześniej. Koniki! A, nie ma Leo. Koniki! Jeszcze mi się przypomniało, co na przykład jest takie kochane i denerwujące w dzieciach. Znaczy, nie denerwuje mnie to w dzieciach, tylko jakby cała sytuacja, bo to nie dzieci mnie denerwują, tylko sytuacja. Że oni są zawsze z nami wychodzić, jak wychodzimy tym samochodem. I jak masz... Jak tak, jeździmy. Jeszcze jest ta dwójka. I wiesz, że idziesz tylko po ten jeden chleb. Tak. I to ci zajmie minutę, ale wyjęcie i wsadzenie ich do samochodu zajmie już 5 minut, to jest takie... Ja jeszcze akurat stwierdzą, że są siku. A jak wiesz, że jeszcze tak, jedziesz do piekarni, później do Rossmana, później do Lidla i za każdym razem oni, tata z tobą! To bardziej teraz to brzmi mama z tobą, bo teraz Liko ma taką mamozę. Teraz jak jedzie do łazienki siku, to Liko mówi, przytulić! To ja bym wychodziła nie wiadomo dokąd, to nie jest śmieszne, ale nie to, że ty masz się nie śmiać, tylko w ogóle. Bo to jest po prostu przez to przedszkole, przez adaptację. No tak. Ma taką fazę, że jak gdziekolwiek idzie, nawet jak idzie dwa kroki od niego, to on już, jakby, on już myśli, że wychodzę gdzieś, a ja nigdzie nie wychodzę. Także jesteśmy właśnie w Rysinach i kupujemy teraz właśnie biopieczywko. Zobaczcie tutaj w tej chatce. Czyli my tu już tutaj byliśmy, więc... Skoro mi siatkę z Lidla. Co? Jaki wstyd. Ale eko. Nie idę z tobą. Na drożdżóweczka z jabłuszkiem eko. Nie no, oczywiście. Co tam wzięłaś? Pokaż, co to jest. Suróweczka z młodej kapusty. Surówka z młodej kapusty. Po ile ona jest? 20 zł. No trudno. Dobra, co jeszcze bierzemy? Coś tam bierzemy? Sezam niepotrzebny, kasza. Ostatnio nawet jakąś zrobiliśmy. Mamy olej, kaszę. W sensie oliwę? Mamy. Dobra. Potrzebujemy. Na pewno ten może być fajny. Ten pszenny orkiszowy też fajny. No nie wiem, albo ten. Może większy weźmy po prostu. Ten mi się podoba, weźmiesz? Idziemy teraz po warzywka i owoce. A tutaj też mamy restaurację, można sobie dobrze zjeść, albo przyjechać na lody. Są też kwiatuszki. Słyszysz, jesteśmy na randce. A, czuć. Gdzie ty poszłaś? Nie wiem, tu są takie dynie. Pomidorki, chciałaś pomidorki. O, zobaczcie, tak wyglądają pomidorki, które nie są szklarniowo-chemiczne. To będą takie, wiesz, które? Takie malinowe, takie duże. A, może są. Zobaczymy. Dobrze, ale bierz te, tak czy inaczej. Cebulę mamy w domu, czy nie? Cebulę zawsze mamy. Dymiaki też mamy. My też nie potrzebujemy za bardzo warzyw, bo mamy, które się kupiłam przecież ostatnio. O, dymka, ojejku. A to natkę tak czy inaczej weźmy. Może barsz zrobimy z buraków? Nie, no patrz. Te ogórki tutaj są przepyszne. Ogórków już dzisiaj nie ma, napisali. Nie. Ogórków już dzisiaj nie ma. Te ogórki są przepyszne. Bierzemy jeszcze jaja, bo wzięliśmy śliwki i będziemy robić ciasto. Tak, drożdżowe z kruszonką, a ja jeszcze wzięłam to ciastko, w sensie, no to z tym jabłkiem. Mama poszła Leo odebrać, bo przyjechaliśmy teraz do przedszkola po niego. Już nas zobaczył i machał nam z tego, z placu zabaw. O, Lajdę też widzę. Ale już widzę, Leo jest u niej na rękę. Jesteście gotowi na niespodziankę? Leo? Tak. Leo? Niespodzianka, chodźcie. Jest! Czemu jest? No czemu jest? No bo jest. No idziemy, jest. Gdzie ona jest? Ona jest. Gdzie jest ta niespodzianka? Tutaj, Leo, tu. Gdzie jest ta niespodzianka? Lajra, może ty masz na górze tą niespodziankę? Może wejdź na swoje łóżeczko na piętro. To jest nasza przystyra. Co? A co tam jest? Co to jest, Lajda? Gabi. Gabi? Czy ty masz nową pościel z Gabi? Albo chyba taki kocyk. Leo, co to jest? Moje. Co to jest? Co to jest? Jej. Co? Kto to jest tutaj? Adam? To jest Marszal. Jest ta duża poduszka. Jaką masz dużą poduchę? Co na niej jest? Ja nie mam poduchy.
co was, masz tutaj spoduchę. Ty, to jest logo psiego patrolu? Wow, logo psiego patrolu. Zobacz, tutaj też są psiaki. Widzisz? To jej. A to moja. Podoba wam się niespodzianka? A kto może, myślisz, że mama może z tobą tam spać na górze, czy tata? Nie, tylko ja. Co? Bo jesteś taka duża, co? Co? Bez rodziców? Będę się spać. Jakie masz wielkie łóżko, ale masz super pościel. Kocham cię, córciu, wiesz? Tak wygląda całe łóżeczko, już z kołdrami, ze zjeżdżalnią, są szuflady, całe zrobiłem sam. Nie wiem, czy to jest wyczyn jakiś, ale wiecie, ostatnio tam gdzieś te meble zlecaliśmy, żeby ktoś u nas montował, więc teraz ja zrobiłem sam, więc jestem z tego dumny. Dzieci uwielbiają to łóżko, po prostu uwielbiają. Leo, jak jedziemy samochodem, to on się pyta, jedziemy do domu? Mówimy tak. I ja będę spał w swoim łóżeczku. I mówi, tak, oczywiście, synku, w swoim łóżeczku będziesz spał. Łóżeczko jest cudowne, polecamy, bo dzieci mają zabawę, świetnie się czują z tym łóżkiem. Link jest w opisie pod filmem.